Cześć, witajcie, czwórka z tej strony. W tej chwili na waszych ekranach widzicie grę Broforce. To taka niepozorna, mała produkcja indie, która daje tak masakrycznie dużo przyjemności z rozgrywki, że nie mogłam o niej nie stworzyć materiału. Serio, jeśli kiedykolwiek graliście w produkcje takie jak Contra czy Metal Slug i chociaż trochę wam się podobało, to Broforce jest pozycją obowiązkową do sprawdzenia. Musicie ją sprawdzić. Znaczy, nie musicie, możecie z tego zrezygnować, ale wtedy stracicie tak dużo fanu, tak dużo fajnej rozgrywki, że naprawdę wam współczuję. Mamy tutaj do czynienia z klasycznym połączeniem platformówki i shootera, czyli gra wrzuca nas na planszę, w której musimy się przemieścić z punktu A do B, rozwalając przy okazji hordy wrogów, siejąc generalne zniszczenie. I trzeba tutaj powiedzieć, że to zniszczenie siejemy w bardzo dobrym stylu, postaciami łudząco podobnymi do bohaterów kina akcji, takich jak Rambo, Blade, Indiana Jones, Robocop. No i oczywiście nie mogło tutaj zabraknąć sobowtóra Strażnika Teksasu, ponieważ Chuck Norris to postać totalnie kultowa. Każda z postaci ma do dyspozycji różne bronie i różne specjalne ataki. Do tego dochodzi możliwość niszczenia samej planszy. Sami sobie wyobraźcie, jakie zniszczenie musi siać Brominator, czyli odpowiednik Terminatora z miniganem. I tak oto trup sieje się gęsto. Na każdym kroku widzimy wybuchy, jest zarąbiście, jest satysfakcjonująco, jest po prostu dobrze. Na planszy spotykamy kilka rodzajów wrogów. Od zwykłego żołnierza przez psy bojowe do ciężkich czołgów czy dział. Każdy z wrogów zabija nas jednym strzałem, a każda nasza postać ma tylko jedno życie. Na szczęście na każdym poziomie możemy uwolnić kolegów z drużyny, którzy dają nam jakby ekstra życie. Co oznacza, że jeśli wrogowi uda się zabić Chucka Norrisa, chociaż czekajcie, przepraszam, w tej wersji to będzie Chuck Bromis, to za chwilę będziemy go mścić Brambem albo innym bromocarzem. Rozgrywka jest niszczycielska i stosunkowo szybka. Pierwsze etapy można spokojnie przejść w 2 minuty, ale im dalej w las, tym więcej wrogów do zabicia i więcej śmiercionośnego sprzętu w naszych rękach. Gra wciąga i uzależnia. Do tego świetnie wygląda i świetnie brzmi. W tej chwili dostępne są 2 wersje. Przeglądarkowa, której za żadne skarby świata nie odpalajcie w pracy, bo naprawdę trudno się oderwać. I niestety wiem to z własnego doświadczenia. Istnieje też wersja klasyczna, którą możecie po prostu ściągnąć na swoje komputery. Wszystkie linki będą w opisie tego filmiku. Ze swojej strony polecam wersję do ściągnięcia. Wydaje mi się ona trochę nowsza i zawierająca kilka dodatkowych gadżetów, których nie widziałam w wersji przeglądarkowej. Musicie wiedzieć, że Broforce jest cały czas w trakcie tworzenia i wersje, w które możemy zagrać, są tak naprawdę prototypami. A właściwie prototypami. No nieważne. Możecie wspomóc twórców i zamówić pre-order pełnej wersji gry, co totalnie polecam, bo gra jest moim zdaniem naprawdę warta uwagi. Nie ma nad czym się rozwodzić. Pobierajcie i grajcie, a jeżeli gra wam się spodoba, to zamówcie pre-order. Ode mnie tyle w tym temacie, dzięki, że wytrwaliście do końca i jak zwykle zapraszam też do innych moich materiałów. Czwórka, bez odbioru, idę rozwalić kolejny etap. Tak. Mam nadzieję, że tym razem będę MacGyverem. Albo może Terminator. Brominator. Brzmi dobrze. I ten jego minigun. No. A może Indiana Jones? No. Może Indiana Jones. Zresztą nie wiem. Brominator.